Cześć, siema, z tej strony MC Patryk 1995, tak możecie zauważyć. Jest kolejny odcineczek serii Zagrajmy Władca Pierścieni Wojna na Północy i w tym odcinku zaczniemy ostatni rozdział. Walkę w Carlin Doom. No i oczywiście Agentaura. No. Agendauer, tak. No, ja jakoś ten sposób. O, stary. Ja se taką chatę wybuduję. Nie podoba mi się ta... te patrole z... trolami na czele, a ci się wspinają. Ciul, o, ciul się poślizgnie, je w dół. Here, take my hand. You needn't be doing me any favors. The mountain I can't climb hasn't been built. A jednak. No tak, chciał napisać, że unosi fan... tego ono. Farina. Well, we won't be going back that way, I'm thinking. But you were correct, Eridan. There are no guards watching this route. Small wonder. We cannot count on it remaining unwatched for long. Come, let us find a way into this fortress. Na piechtaka szli. No to idziemy. Poczekaj, drodze do wnętrza. Drogę do wnętrza fortecy. Teraz pewnie wyskoczy na nas. Wskoczy nas 1500 orków. Czekajcie, o ile wiem, to... Nieważne. Nieczystości z fortecy równa się krew. Szukaj agenta. Rust. Much of this fortress is clad in iron. Aha. Oj. Coś tu jest? Jest ork. Nie, to jest ciało powietrzone. Oj, oj. Coś tu przycina. Nie wiem, czy jest to spowodowane. No ale nie, patrzcie, centralnie tak przycina... tak momentami. No ale to... Prisoners. Are they allies then? I think not. They appear to be men of Carlin Doom, only stricken with some madness. They would destroy us if they could. Strzeliłem go w dupsko. Ale nie, kurde, ej. Idealny bursztyn, okej. Ale nie, no bez przesady. Aha, tam. Okej. Okay. Oj, masakrę. Nie, dobra. Już się uspokoiło. No, oczywiście. Mądrości elfki. Nie, czekajcie. Okej. Okay. Zwróciłem uwagę, że to nie tylko podczas nagrywania. Coś jest z tą grą nie tak. Normalnie to chodzi płynnie. A no mniejsza.
No. Co takie nagle spadki FPS-u, takie FPS dropy, nie? O, tu już 4, 1. Okej. To był taki... No nie czaję, o co chodzi w tym. Ale no mniejsza. Wciągnij dźwignię, aby otworzyć... By otworzyć bramę. Zaraz. Okej. Teraz mogę. Chyba oni nas jeszcze zaatakowali, tak? No nieźle. No patrzcie, ale tu jak... jakieś miejsca wejdziemy to. O, go rozkwasiło. Czekajcie, może się uspokoi. Okej, powłączałem wszystkie zbędne procesy. I myślę, że teraz powinno być chyba przynajmniej o ciutek lepiej. Ale nie widzę tej poprawy. Tu chodź się. O, czyżby? O, no jak wchodzimy do takich... innych pomieszczeń. Patrzcie, co za gówno. Chyba się naprawiło, czyż nie? Nie no, musimy wejść na jakąś otwartą powierzchnię, bo... Nie tu byliśmy. O, widzicie? Tam chodziło dobrze, tu już są ścinki. Ja mój ikon powinien zjadać tą grę. Więc wiecie, jest takie trochę dziwne, moim zdaniem. Złota skrzynka. Tu? O, widzicie znowu? To... Coś, czego osobiście nie miałem wyjaśnić. O, tutaj. Aj, nieźle. To jest takie właśnie błędy, że... W ogóle ta krew jest jakaś. Dziwna. Może jak przejdziemy tam, to się poprawi. Szczerze. No match.
No ale też nie ma przyjemności z tego zabijania przy takich ścinkach. Oj, się poprawiło. No. Dobra, pozbierajmy. Mam nadzieję, że przy walce z Agent Bauer. A tak się nie da? Tak nie będzie. Ścinać. No i czekajcie, jak grę uruchom jeszcze raz, bo to jest bez sensu. Okej, jeszcze jedna próba. A? Nieszlifowany szmarak. Które silniejsze? Nie podoba mi się ten dźwięk. No dawaj, dawaj, dawaj. No przynajmniej teraz krew wygląda w miarę normalnie. Strzał w głowę. Kai. Pięknie! I profesjonalne zabijanie troli. Eradan z kółka zon. To we mnie szczera. A tamten gnój, dobra, to ja się nie zajmę. Ja się tam zajmę, dziadku. Ooooo! Tak mury rozkwasić. Piękny trup. A ten też rozkwaszony. Ej! Zapominajcie o mnie. A tego to ja nie zabiłem czasami? Jeszcze nowy. W głowę. Dobra, tam nikogo nie ma. Szósteczka. No to i tak sobie nic nie ma. Ne. A tu tkwiam węgorza. Oni mnie piją, a ja nic nie mogę zrobić. To są skrzynki. Dobra, czekajcie. Ja noszę ten. No samy słaby. Potaszki. Ne. No faktycznie tu już nie mamy miejsca. Ale jak ktoś mówi YOLO. Co to było? Tak. Pięknie i zabijanie troli znowu spółka Eradan. Tego nie mogę zrobić, nie? Nie. Bo ja tu się biję.
Pięknie. Jednak jest ograniczony ekwipunek. Jednak musieli go wprowadzić. Już nic nie weźmiemy. W sumie dobrze. Dobra, to idziemy. Idziemy dalej. Ale jakieś te by się strzały przydały. Jak będzie więcej troli. A ja głównie trolle atakuję. Było proste. Przejdź dalej. Gdzie nasza... Zaatakował swojego idiota. Piękny trup. Ładny, piękny, bardzo mi się podoba. Ten strzela. Dostał łepetynkę. Ten już nie dostał niestety. Aha, oni tym wyskaczą. No, oddychajcie. Proszę was, umrzyjcie. Dobra, tego trzeba zdać, bo to mnie wkurza. I pięknie po rączce. To się mówiło, że... Okej. Strzał w głowę. I tyle w temacie, dziękuję. Ja mam 57. Jak to zawsze powtarzano, że żeby nie przeklinać w obozie rączki. Tak właśnie tamtemu musiał bardzo przeklinać i musiałem mu rączki upieprzyć. Czy to coś ciekawego? Nic. Nie będę wszystkiego teraz niszczył, szczególnie, że nie mamy już tyle miejsca. O, coś się będzie działo. Czy to jest Nazgul? Tak się teraz się zastanawiał. O, go dziabnął. Pojedynek ptaszków. O, serduchu mu wyrwi. I w ogóle... O, piękna śmierć. Rany. Jeszcze bardziej poraniony niż... pokrwawiony.